Hej, cześć, dzień dobry. Dzisiaj mam dla was wszystkie kompilacje z Ricka i Mortiego, z teorii, jakie się pojawiły. Stwierdziłem, że po prostu zamiast kilkunastu osobnych filmów, myślę, że połączenie wszystkiego w jeden osobny film, żeby po prostu można było sobie obejrzeć wszystkie teorie naraz, jakie tylko istnieją odnośnie animacji Ricka i Mortiego. Także stworzyłem właśnie owy odcineczek. Myślę, że przejścia będą w miarę spoko. Ode mnie to na tyle i lecimy już do pierwszej teorii. W teledysku piosenki Oh Mama widzimy, jak Rick z Mortim przygotowują się na jakąś akcję. Po czym, gdy wymordowali już wszystkich, wynoszą walizkę z klubu. I pojawia się najdziwniejsza i najmroczniejszy sekret tego teledysku. Czyli parę sekund po skończonej akcji Rick uśmierca swojego Mortiego i otwierają się drzwi, z których widać zwykłego Mortiego. Co to może oznaczać, że Rick za każdym razem, gdy zwykły Morty jest niedysponowany do uczestnictwa w misji, używa klona Mortiego. Po czym po wykonaniu swojego działania wyłącza go lub uśmierca. Tak, aby prawdziwy Morty nie ogarnął tego, że jest klonowany. Ta krótka fanowska teoria mówi o tym, że właśnie Rick ginie z rąk Mortiego, gdyż w odcinku z Pierdem, po dowiedzeniu się, że Pierd chce zniszczyć wszechświat, Morty bez wahania go zabija. I według tej teorii zabicie Ricka przez Mortiego jest bardzo możliwe, a szczególnie, że podczas ataku na Cytadelę Ricków, to właśnie Morty pod wpływem chęci uratowania Summer strzela do Ricka, myśląc, że go zabija. Więc śmierć Ricka z rąk Mortiego jest bardzo prawdopodobna, a szczególnie, że jak ktoś zdenerwuje Mortiego, to on zazwyczaj go zabija. A w tym przypadku jakaś szokująca informacja, którą ukrywa Rick przed Mortim, byłaby tutaj zapalnikiem takiego zajścia. Wiele najpopularniejszych teorii fanowskich Ricka i Mortiego nawiązuje właśnie do złego Mortiego. Dlatego właśnie tą teorią zaczynamy ten odcinek. Morty dzięki osobowości machiawelisty przy użyciu właśnie tej taktyki udało mu się przejąć Cytadelę Ricków, ale tu pewnie zapytacie się, że jakiej osobowości, i już wam śpieszę z wytłumaczeniem, co to za osobowość i czym się cechuje. Charakteryzuje się głęboko zakorzenionymi i utrwalonymi wzorcami cech nieprzystosowanych. Osoba z tego typu zaburzeniem ma niejasny lub zaburzony obraz samej siebie, własnych celów i wewnętrznych preferencji. Nie potrafi nawiązać głębszych związków uczuciowych, cechuje ją poczucie samotności oraz poszukiwanie bliskości, jednocześnie nie może jej jednak znieść, bojąc się porzucenia. Wracając do teorii, która głosi, że Rick C-137 faktycznie pochodzi z wszechświata, w którym nie porzucił swojej rodziny i zamiast tego pozostał obecny przez całe życie swojego wnuka Mortiego. Ta konsekwentna ekspozycja na najmądrzejszego człowieka we wszechświecie zmieniła Mortiego w genialną małą wersję Ricka. Ujmując to w innych słowach, najgłupszy z Ricków stworzył najmądrzejszego Mortiego z Mortich. By bardziej potwierdzić tą teorię, zastanówmy się nad tym, że kiedy Rick zdał sobie sprawę z tego, że stworzył Mortiego tak genialnego, że może faktycznie stanowić zagrożenie dla niego samego. Rick zdecydował, że wszechświat jest za mały dla dwóch genialnych umysłów i właśnie ta teoria zakłada to, że Rick C-137 zabił swojego oryginalnego Mortiego, a następnie wraz ze swoim statkiem przeniósł się portalem do wymiaru, w którym porzucił swoją rodzinę i wstawił siebie w miejsce Ricka, który porzucił rodzinę. Ale Morty był tak mądry, że podstawił tutaj swojego klona i z wielką chęcią dokonania pomsty na Ricku również przeniósł się do innego wymiaru i przejął Cytadelę Ricków. Możecie dać znać, co sądzicie o tej teorii i od razu lecimy do kolejnej. To ważne, żebyśmy wyrażali się jasno. Kto jest za, niech podniesie rękę. W sezonie pierwszym, w odcinku zatytułowanym Naga Prawda, grupa kosmitów znana jako Zygerions próbuje nakłonić poprzez symulację Ricka do ujawnienia formuły skoncentrowanej ciemnej materii. I w trakcie porwania Ricka również Jerry zostaje wrzucony do symulacji i tu przenosimy się do końca odcinka, gdzie zarówno Rick i Jerry uciekli z symulatora i nakłonili porywaczy do wysadzenia własnego statku. Jednakże bardziej uważni widzowie zauważyli, że na pokładzie statku porywaczy znajduje się uwięziony kosmita, który wygląda jak plutoniańczyk z kolejnego odcinka. I tu się pojawia pytanie, czy to tylko zbieg okoliczności, czy dowód na to, że Rick i Jerry wciąż mogą być w tej samej symulacji, w stylu Incepcji. Ponieważ jedynym dowodem na tą teorię jest tylko krótki fragment z plutoniańczykiem, to ja byłbym mocno sceptyczny do tej panowskiej teorii. Inną mroczną teorią Ricka i Mortiego jest teoria, która koncentruje się na przeszłych działaniach Ricka, a teoria głosi, że Rick porzuca celowo jego żonę oraz Bev, która była właśnie w tym okresie dzieckiem.
gdyż tu pojawia się spekulacja, że Rick chciał, żeby Beth bez ojca mogła się zbuntować i poślubić Jerry'ego. Bo jak wiemy, każdy Rick ma własnego Mortiego, którego świadomość i głupota chroni umysł Ricka przed niebezpiecznymi wrogami. I właśnie to zakłada ta teoria, że Rick bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z tego, że jego umysł może być zagrożony i celowo potrzebował zaburzyć swoje genialne geny w rodzinie po to, żeby otrzymać tarczę w postaci Mortiego. Po to właśnie zbuntował Beth, bo chciałby poślubiła takiego półmózga, jakim jest na przykład Jerry. Jak wiemy, Rick nieraz zmierzył się ze śmiercią oko w oko w najróżniejszych jej formach. I nieraz umarł i niejednokrotnie wskrzesił się do żywych. A on sam zabił bardzo wiele istnień i wykonał naprawdę wielkie destrukcje, nie wspominając już o innych sytuacjach z innych wymiarów, gdzie w tym samym momencie inny Rick i inny Morty również dokonywali złych rzeczy. I w sezonie drugim, po tym jak Rick zdaje sobie sprawę, jakie i ile szkód wyrządził swojej rodzinie, postanawia się zabić, ustawiając laser centralnie na jego głowę, ale zemdlenie go uchrania od jego śmierci. Tu się pojawia fanowska teoria, która mówi, że to nie pierwszy raz, kiedy Rick próbuje odebrać sobie życie i już mu się to udało. I owy Rick już raz zakończył swoje życie. Na tą teorię miałoby wskazywać zachowanie się Ricka, kiedy odnalazł swoje martwe ciało na osi czasu jego i Mortiego. I tu ta teoria mówi, że Rick z tej osi czasu zabił się, gdy Beth była dzieckiem, a kiedy nasz Rick zepsuł swoją oś czasu, przeskoczył do drugiej, gdzie był właśnie martwy Rick. I to może być całkiem prawdopodobną teorią. Zostaliśmy tylko we dwóch, stary. Myślałem, że umrę inaczej. Jak wiecie, relacje między bohaterami z sezonu na sezon się zmieniają. W porównaniu do relacji między bohaterami w sezonie pierwszym, a w czwartym można zobaczyć bardzo duże różnice. I tu przychodzi pytanie, czy za niedługo nie przyjdzie nam zobaczyć już ostatniego odcinka z Rickiem w roli głównej? Czy Rick umiera oraz czy uda mu się przywrócić relacje z rodziną do poprzedniego stanu? Rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam Was na kolejny odcineczek z teorii. Miło by też było, gdybyście zostawili tutaj łapeczkę w górę oraz subika, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Na samym początku zastanówmy się, dlaczego relacje między bohaterami są takie, a nie inne. W pierwszym sezonie Rick był dla Mortiego niczym mag. Potrafił się teleportować, tworzyć niesamowite rzeczy z niczego, pokonać każdą przeciwność losu. Natomiast w sezonie czwartym już Rick nie jest taki pomysłowy, a Morty już nie widzi w nim swojego idola, co potrafi robić niesamowite rzeczy z niczego. I niejednokrotnie kwestionuje Ricka, a dobrym tego przykładem jest basen ze żrącym kwasem, zamiast zabicia po prostu przeciwników, jak to Rick miał w zwyczaju robić w poprzednich sezonach. Kornik z fajkowym kwasem! Zachlałeś ty tu demencja! Czemu się do mnie tak odzywasz? Od kiedy jesteś takim dupkiem? Od dzisiaj! Od tej przygody, bo zobaczyłem twoją porażkę! To ty wszystko zepsułeś! Nie było co to pokazuje u Ricka już wypalenie. I tu można dostrzec, że pomimo tego, że Rick sam siebie niejednokrotnie modyfikował, żeby być niczym Bóg, traci coraz bardziej siły witalne. Najlepszym przykładem tego będą dwie ostatnie walki z przeciwnikami w najnowszych 5 odcinkach Ricka i Mortiego. Swoją drogą możecie napisać w komentarzu, co sądzicie o nowych odcinkach, ale dobra, lecimy dalej z naszą teorią. W tych dwóch odcinkach to Morty z Summer dwukrotnie ratują życie Ricka. Jasne, Morty! I Summer! Przedziałałamy razem, a to nasza fura! Przeszliśmy od kłótni przez niewidzialność aż po współpracę. To nam świetnie pokazuje, że Rick nie ma już takiej samej siły, jaką miał kilka sezonów wcześniej. I jak wiemy, życie przemija, by mogło się narodzić na nowo. I pomimo tego, że Rick niejednokrotnie już oszukał śmierć, prędzej czy później przyjdzie na niego właśnie pora. I padają tutaj dwa pytania z początku odcinka. Czy to koniec Ricka Sancheza w głównej roli tego serialu? Oraz czy Rick powoli umiera? W porównaniu do pierwszego sezonu, w każdym kolejnym sezonie coraz więcej widzieliśmy Summer w odcinkach. W ostatnich nowych odcinkach widzieliśmy ją naprawdę sporo czasu serialowego. Jak pewnie mogliście dostrzec, spędzała go z Mortym, a nie z Rickiem. Więc Rick tak powoli zostaje odsunięty w kąt na rzecz Summer i Mortiego. Oni wspólnie powoli kiełkują i dają sobie radę z obcą technologią całkiem dobrze i sprawnie. Co to może znaczyć, że z sezonu na sezon tej dwójki czas w odcinkach będzie się coraz bardziej wydłużał, a natomiast Rick powoli będzie szedł w odstawkę. I to prowadzi do drugiego pytania. Czy Rick umiera? No jak wiemy, Rick sam w sobie nie może umrzeć, bo to by zaprzeczało całej kreskówce o życiu międzywymiarowym, więc jeśli Rick umrze nawet w tej rzeczywistości, co my ją widzimy i ją oglądamy, to zawsze będzie jakiś inny Rick z innego wymiaru żył.
I dobrym tego przykładem jest Cytadela Rików, który nasz Rick z naszego uniwersum, które oglądamy, niejednokrotnie zabił tam innego właśnie Ricka z innego wymiaru. Ha, ha, ha! To było niesamowite, Morty! O Boże, wow! Okej, zwijajmy te... Dobra robota, Morty. Chodźmy, dzieciaki. Więc mentalnie Rick sam w sobie umrzeć nie może, bo zawsze będzie żył tam gdzieś inny Rick z innego właśnie wymiaru. Ale teraz skupmy się na naszym wymiarze, który my możemy właśnie oglądać. Na chwilę zapomnijmy o innych Rickach i innych wymiarach oraz skupmy się na naszym właśnie jednym, jedynym Ricku. Zadajmy jeszcze raz to samo pytanie. Czy Rick może umrzeć? Odpowiedź jest bardzo prosta. Tak, Rick może umrzeć. I cała kreskówka dąży nawet do tego, by się tak stało. Ale zapytacie, ale jak to? A w taki sposób, że wiemy, że w kreskówce czas ciągle leci do przodu i technologia obcych też idzie do przodu. I jak widzieliśmy starcie Ricka z człeko-ptakiem, a dokładnie teraz jest człeko-feniksem, bo został zedytowany i przemieniony w nowoczesnego cyborga, to właśnie Rick w tym starciu nie miał praktycznie żadnych szans, gdyż Rick używał przestarzałej technologii i został uratowany przez swoją rodzinę. To pokazuje, że jeżeli nie używasz nowszych technologii i cały czas będziesz używał starszej generacji rzeczy, to prędzej czy później zostaniesz wyparty przez coś nowego i tak też się dzieje w tym serialu. To Rick jest wypierany przez właśnie Summer i to też nam pokazuje kreskówka, że widzimy ją coraz częściej na ekranie z Mortim, co tu twórcy pokazują nam ewidentnie, że pora na jakieś zmiany. I tą zmianą będzie wymiana Ricka na Summer. Do tego, jak wiemy, z jakimi problemami aktualnie boryka się Rick, że został kompletnie sam, wniosek nasuwa się jeden. I daje nam jednocześnie odpowiedź na dwa pierwsze nasze pytania. Czy Rick umrze oraz czy już niedługo możemy zobaczyć ostatni odcinek z Rickiem w roli głównej? Tak, jak dodamy wszystkie nasze rzeczy z teorii, to nam wyjdzie, że wszystko do tego właśnie zmierza. Mamy więc aktualnie kilka wniosków. Brak relacji z rodziną i utracenie wszystkich przyjaciół, do tego coraz słabsze pomysły i przegrywanie walk z każdym mocniejszym przeciwnikiem niż on. Do tego również dochodzi, że Summer coraz częściej jest na odcinkach zamiast Ricka, a jednym z ważniejszych argumentów jest to, że w ostatnich odcinkach Rick zaczyna się modlić do Boga, pomimo tego, że wcześniej był niewierzącą osobą. Uwierz, Morty, nagrzeszyłem niemało niecnymi postępkami w życiu, ale nigdy nie jest za późno na nawrócenie. Jezus zawsze puka do naszych drzwi i musimy mu tylko otworzyć i wpuścić go do naszych serc. Jak to wszystko dodamy, możemy dojść do wniosku, że za niedługo może być koniec przygód Ricka Sancheza, a na dodatek, jak wiemy, serial ma już 41 odcinków, jak inny serial, przy którym pomagał twórca Ricka i Mortiego, Justin Roiland, w którym jest masa nawiązań do właśnie naszego serialu, a są to właśnie... Wodogrzmoty małe, które również mają 41 odcinków. Do tego jeszcze dochodzi, że Rick aktualnie jest bardzo słaby, a twórca kreskówki stworzył już nową kolejną kreskówkę, którą jest Solar Opposites. Jak wiemy, postać z wodogrzmotów małych, którą był Stanford, również potrafiła otwierać portale międzywymiarowe, podobnie jak Rick. I w jednym z odcinków Ricka i Mortiego można zobaczyć, jak wylatują z portalu przedmioty należące właśnie do postaci z tej kreskówki. Ale więcej o tym mówiłem już w odcinkach o easter eggach, powinno wam się teraz wyświetlić w karcie i jak kogoś interesuje bardziej ten temat, to zapraszam was do tego właśnie filmiku. Więc jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że Rick skończy właśnie podobnie jak Stanford w wodogrzmotach małych. I zostaje nam już ostatnie pytanie z dzisiejszych trzech pytań. Czy Rickowi uda się przywrócić dawne relacje z rodziną? Jak wiemy, postacie od sezonu pierwszego do sezonu czwartego odkryły swoje drugie ja oraz bardziej zmądrzały. Summer z nastolatki, która tylko korzystała z telefonu, z czasem stała się bardziej dorosła i poprawiła dużo swoje relacje z bratem. Jerry z będącego ślamazarnym człowiekiem, nie potrafiącym nic kompletnie, nagle w czwartym sezonie tworzy własną cywilizację i staje się bardziej męski. Nieraz zdarzyło się już, że właśnie Jerry postawił się Rickowi, co na początku całego serialu Jerry ani razu nie potrafił się postawić Rickowi. Bev pod koniec czwartego sezonu uczy się, że nie potrzebuje do szczęścia już więcej swojego ojca, że jest po prostu silną kobietą i Rick już jej do niczego nie jest potrzebny. Natomiast Morty coraz bardziej staje się dorosły i uczy się na własnych błędach. A najlepszym tego przykładem jest wypowiedź Mortiego po tym, jak chciał, żeby Rick mu stworzył urządzenie do zapisywania
miejsca. Bez żadnych konsekwencji jest super, ale zacząłem rozkminiać. Po co ja w ogóle żyję? Co zbudowałem, jeśli ciągle patrzę wstecz i nie patrzę przed siebie? Wreszcie zrozumiałem. Stajemy się sobą z powodu konsekwencji. I zostaje na koniec nam Rick, który pomimo starań odzyskania Beth w końcu i tak ją traci, gdy spotyka się ona ze swoim klonem, który oczywiście stworzył Rick. Morty nie jest już wpatrzony w niego, tak jak na samym początku, i próbuje sam wymyślać nowe pomysły oraz kwestionuje nie jeden pomysł Ricka. Więc Rick nie jest już nikomu potrzebny, a wszyscy jego przyjaciele już nie żyją albo chcą go właśnie zabić. A więc naprawdę ciężko będzie mu odzyskać jakiekolwiek relacje z rodziną i tu możemy dojść do połączenia tych trzech pytań i wniosków, że zbliżamy się do końca opowieści o Ricku. A więc jest to przyjaciel rodziny Smithów i towarzysz niejednej przygody Ricka i Mortiego. Jest tak wspaniały, że Beth nie może przypomnieć sobie z nimi jakichkolwiek złych chwil i nagle się zastanówmy, kiedy ta postać się nam pokazuje. Otóż jest ona nam przedstawiona w sezonie drugim, odcinku czwartym, po raz pierwszy. Idealnie się zjawia w momencie, kiedy dom Smithów jest oblegany przez pasożyty z kosmosu. Nie możemy ryzykować. Które infekują umysł domowników, tworząc w nich same pozytywne z nimi związane wspomnienia. Dzięki tej umiejętności mogą żyć w twoim domu, jeść twoje jedzenie i się mnożyć. Po to, by prędzej czy później zająć planetę. Włożył ci to wspomnienie do mózgu, aby móc żyć w twoim domu, jeść twoje jedzenie i się mnożyć. Mogliśmy zostać zainfekowani przez te stwory, więc musimy być czujni. Po czym nagle pojawia się on, Mr. Poppy Butthole, który jak wiemy nie ma żadnych negatywnych wspomnień związanych z nimi. Oczywiście chodzi tutaj o rodzinę Smithów. I tu na samym początku zadajmy sobie pytanie, czy Mr. Poppy Butthole jest człowiekiem, a może pasożytem, lub kimś jeszcze? Możecie napisać swoją odpowiedź w komentarzu i pod sam koniec filmu sprawdzicie sobie, czy mieliście rację, a może was czymś zaskoczyłem. Więc co wiemy o pasożytach? Wiemy na pewno, że tworzą same pozytywne wspomnienia, by móc żerować na swoich nosicielach. Również wiemy to, że jak zostaną postrzelone, to zmieniają się powrotnie do swojej normalnej, właściwej formy. A teraz zastanówmy się, co wiemy na temat Mr. Poppy Butthole. Więc wiemy to, że również tworzy same pozytywne wspomnienia, lub coś na wzór tego. Ale wiemy też, że jak został postrzelony, to nie zginął, ani nie został przemieniony w nic innego, oraz dochodził przez bardzo długi czas do siebie. I tutaj można zauważyć, że całe intro zostało w tym odcinku przemienione, delikatnie, a dokładnie tak, by ta postać idealnie się wpasowała w kilka scen intra. Jako zmiana wspomnień, bo jak wiemy, intro jest stworzone jako ciąg wspomnień przygód Ricka i Mortiego i właśnie do tego ciągu wspomnień wpasowywuje się nasz bohater. I po tym krótkim stwierdzeniu ktoś mógłby powiedzieć, ha, czyli Mr. Poppy Butthole nie jest pasożytem. A ja mogę powiedzieć, ale czy na pewno? Bo zastanówmy się. Kto wpuszcza po raz pierwszy kolejnego pasożyta? No właśnie on. Tworząc wspomnienie, w którym pojawia się kuzyn Nikki. Och, wszystko będzie dobrze. Ja zawsze byłem tu dla was. I zawsze będę. Haha. Ktoś wzywał na pomoc? Kuzyn Nikki, tak! To ja, kuzyn Nikki. Właśnie przechodziłem. To znaczy nie, pełzałem sobie w szybie windy, ale hej, przechodziłem! Który jest pierwszym nowym pasożytem, aczkolwiek to, że Mr. Poppy Butthole zostaje postrzelony i w nic się nie zmienia, wyklucza go z naszego grona podejrzanych o bycie pasożytem. I w tym momencie przychodzi wniosek, że ta postać musi mieć podobną moc jak pasożyty, ale on się wpasowywuje do istniejących wspomnień, a nie jak pasożyty tworzy nowe. Ale to właśnie dzięki tej mocy on tak jakby otwiera bramę. I w tym momencie rozprzestrzeniają się pasożyty, tworzące coraz to nowsze wspomnienia, dzięki którym robi się ich coraz więcej i więcej. Ale pod koniec tego właśnie odcinka widzimy rehabilitację naszego bohatera, który powoli dochodzi do zdrowia po postrzale przez Beth. Czy coś się stało, Beth? Nie, Beth! Czekajcie, ale ja... Potrzebujemy karetki, była strzelanina, żona postrzeliła... moja żona postrzeliła przyjaciela rodziny. I po krótkim momencie wychodzi pielęgniarka i mówi, że naszemu bohaterowi jest naprawdę przykro, że oni nie mają z nim żadnych negatywnych wspomnień i teraz zastanówmy się, dlaczego tak jest. Skoro jest to przyjaciel rodziny i przeżywał z Rickiem i Mortim niesamowicie dużo przygód, to na pewno musi być z nim związane jakieś złe wspomnienie. Chyba że zobaczymy do albumu Poop in My Pants i tu możemy zobaczyć zdjęcie właśnie Mr. Poppy Butthole wersji złej, tej samej wersji, gdzie Rick się oddzielił i powstało jego złe wcielenie. Tylko różnica jest taka, że Rick swoją toksyczność wrzucił w siebie z powrotem po to, by zachować równowagę. Między swoją dobrocią, a swoją toksycznością. I tu jest prawdopodobnie taki myk, że nasz właśnie bohater się nie połączył.
i pozostawił swoją toksyczność w jakimś innym miejscu lub ją usunął, lub ją gdzieś po prostu zamknął. Przez co jest teraz dla wszystkich taki kochający i to by wyjaśniało nam, czemu nikt z rodziny Smithów nie ma z nim żadnych negatywnych wspomnień ani chwil. Jednakże bardzo ciekawą rzeczą w tym wszystkim jest to, że jest to jedyna postać z całego serialu, która przełamuje czwartą ścianę. Ojej, co za sezon! Wybaczcie, że się nie pokazałem, ale wziąłem ślub, urodziło mi się dziecko, wróciłem do szkoły i zrobię magistra! A ty co robiłeś, kiedy czekałeś? I niczym Deadpool komunikuje się z widzami. I to w zasadzie wyjaśnia nam całą teorię, czy Mr. Poppy Butthole jest pasożytem, ale wróćmy do tego pytania, czy on może być kimś innym, a co gdybym wam powiedział, że jest to Morty? I teraz pewnie zadajecie jedno właściwe pytanie, co ten chłop wygaduje? Już wam mówię, czemu możecie sądzić, że jest to Morty, gdyż jak wiemy w grze Pocket Morty, jak ktoś nie wie co to za gra, jest to gra na telefony, w której chodzicie i zbieracie wszelkiego rodzaju Mortych, robicie ich ewolucję, coś na wzór Pokemonów. W każdym bądź razie, jak wiemy, jedna ewolucja Mortiego powoduje, że on ma identyczną koszulkę jak właśnie Mr. Poppy Butthole. A jak wiemy z uniwersum Ricka i Mortiego, każdy Morty może wyglądać inaczej, jest nawet Morty Młotek. Wracając do The Poop in My Pants, możemy zauważyć, że nasz bohater uczęszczał do tej samej szkoły co Morty. Chwilę później można dostrzec zdjęcie, jak się uczy z dziewczyną, siedząc na prostokątnej bryle stworzonej z postaci z odcinka o eliksirze miłości. I tu się pojawia data urodzenia ich syna. Jest to rok 2345, czyli jesteśmy w przyszłości, a jak wiemy w serialu jest możliwa podróż czasoprzestrzenna. Swoją drogą, jakim cudem to dziecko ma kapelusz w łonie swojej matki, tego ja nie wiem. Chwilę później mamy karteczkę podpisaną przez Summer, do tego on sam ma bardzo podobny styl mówienia jak Morty. Jak dodamy te wszystkie czynniki i wpis Justina Roilanda na Twitterze, że Mr. Poppy Butthole to jest jedna wielka teoria, to wychodzi nam, że jest taka możliwość, że to może być Morty z innego uniwersum. Aczkolwiek to wy sami musicie sobie zadać pytanie, czy Mr. Poppy Butthole to jest Morty? Jak wiecie, w tym serialu już nieraz się pojawiały mityczne stworzenia, które mówiły. Ale nie widzieliśmy nigdy wcześniej żadnego zwierzęcia, które mogło porozumiewać się z człowiekiem bez użycia specjalnego syntezatora mowy, który używał na przykład pies Mortiego. Będziesz moim przyjacielem i będziesz żył obok mnie. Dzięki, Pimpku! Rozpocząć fazę drugą. Jak możecie zauważyć, Jerry, kiedy znalazł gadającego kota w swojej sypialni, nie był jakoś niesamowicie przestraszony nim i szybko zaczął wykonywać jego polecenia. Bez większego zastanowienia zakupił 2 bilety na lot pierwszą klasą na Florydę dla niego i kota. To nie są tanie rzeczy, ale raz się żyje. A czemu tak naprawdę gadasz? Bo w sumie to ja... To nieistotne, Jerry. Dobra, ale dlaczego Floryda? Bo nie zadają tylu pytań. Ktoś może powiedzieć, że kot chciał po prostu, żeby Jerry trochę wyluzował. Ale kiedy kot zrobił małe co nieco w piasku, po czym ludzie to zauważyli, szybko to zrzucił na Jerry'ego. Przez co Jerry szybko stał się znienawidzony w nowym towarzystwie. Może dwoma machnięciami jakby zastawiał gówno minę. Dlaczego? I kto? Jerry srał. Po jakimś czasie kot również został wyrzucony z imprezy na Florydzie, a dokładnie z jachtu, i wrócił do Jerry'ego. I tu docieramy do dwóch najciekawszych pytań. Czemu kot nie chce, żeby ludzie zadawali mu dużo pytań? Oraz czemu kot gada? Żeby dostać odpowiedź na to pytanie, Rick używa urządzenia służącego do skanu mózgu. Czemu umiesz gadać? Wow, o co chodzi? Nie chcę, żebyś mi uciekł w trakcie skanu mózgu. Po czym kot próbuje zbić Ricka szybko z tropu, mówiąc mu, że ma gadającego kota i powinien bawić się, a nie tyle myśleć. Po czym nasz kot przyznaje się do tego, że nie jest z tej planety. Dobra, jestem z innej planety, wystarczy? Nie. Rick po krótkiej chwili, dzięki skanerowi umysłu, może zajrzeć do myśli kota i ujrzeć, co on tak naprawdę planuje wobec ich. Co do ku... A, ty sukinkocie! Jerry, nie! Chcę wiedzieć! Nie, nie chcesz wiedzieć! Nie. Jak widzicie po reakcji Ricka, to co zostało nam ukazane na pewno nie było niczym przyjemnym. Rick próbuje wyrwać skaner z rąk Jerry'ego, żeby on nie zobaczył tego, co widział on przed momentem. Jednakże mu to nie wychodzi i kończy się tym, że Jerry wymiotuje wszystkim, co do tej pory zjadł, gdyż zobaczył coś naprawdę okropnego.
Niestety, my jako widzowie nie mogliśmy zobaczyć tego, co oni przed momentem ujrzeli, ale po ich reakcjach możemy stwierdzić, że to nie było nic bardzo przyjemnego. I teraz wiadomo już jedną ważną rzecz, że kot na pewno nie jest dobry i nie ma wobec nich żadnych dobrych intencji. Po czym Rick jest tak zdesperowany tym, co zobaczył, że nie wie, czy zastrzelić kota, czy zastrzelić siebie. Pamiętacie taki fajny przedmiocik z sezonu trzeciego, służący do wymazywania pamięci? Znowu on zostaje tutaj użyty. Tym razem nie na Mortim, a na Jerrym. Swoją drogą jest to niezłe nawiązanie do facetów w czerni. I po momencie Jerry jakby nigdy nic nie pamięta po tym, co się stało. Ale tu pojawia się lepsze pytanie. Czemu wypuścili wolno kota, który może zrobić takie okropne rzeczy, jakie widzieli oni przed momentem? Po reakcji ludzi na to, co kot ma w głowie, to można stwierdzić tylko jedno, że to była najgorsza rzecz w ich życiu, jaką tylko widzieli. Nie wiadomo, co tam zobaczyli, ale to na pewno ich tak zszokowało, że ten kot mógł dzięki temu odejść, a nie zostać zastrzelonym przez Ricka. A jak wiemy, Rick nie ma problemu w zabijaniu innych czy eksterminacji innych istnień. I tu się pojawia kolejne pytanie, co to musiało być, że Rick go nie zastrzelił i od razu nie pozbył się nowego problemu, który zagrażałby Ziemi. Jak wiemy z poprzednich sezonów tego serialu, Rick miał sekretne laboratorium w garażu, w którym więził na przykład Blimblama. Po pierwsze to cześć, jestem Blimblam z Korblok, po drugie to kawa na ławę, jestem mordercą, który zjada dzieci, przybyłem na tę planetę pożerać dzieci. Który był chociażby mordercą wielu dzieci i przybył na tą planetę, by je zjeść. Go również Rick nie zastrzelił, a go przetrzymywał jako więźnia. Może kot również mu jest do czegoś potrzebny, jak wcześniej już wspomniany Blimblam. Aczkolwiek po reakcji Ricka i Jerrego oraz po tym, że Rick wymazał pamięć Jerremu, na pewno można stwierdzić, że zwykła osoba nie jest gotowa na to, co ujrzał Rick w umyśle kota. Być może to, co zobaczył tam Rick, to nie było aż tak okrutne, co zrobił sam lub inne jego wcielenia z innych wymiarów. I tu trzeba spojrzeć na tą całą sytuację trochę innym okiem. Może to, co oni tam widzieli, nie było okropne czy niebezpieczne, a ohydne lub odrażające. Jak wiemy, gdy zobaczymy coś obrzydliwego, nieraz możemy mieć podobną lub taką samą reakcję jak Jerry. To, co oni zobaczyli, musiało być tak odrażające, że spowodowało u nich taką reakcję, jaką widzieliśmy, ale nie było na tyle złe, by Rick był zmuszony zabić tego kota z obcej planety. To nie jest jedyna taka reakcja na coś obrzydliwego, którą mógł nam pokazać Jerry przez wszystkie 4 sezony tego serialu. Kiedy cofniemy się do pierwszego sezonu, do momentu rodzinnej kolacji, Jerry dowiaduje się wtedy o dziwnej relacji jego rodziców z ich przyjacielem. To brzmi, jakby Jacob był twoim kochankiem. Nie. Jacob jest kochankiem twojej matki. Ja na nich patrzę, czasem z fotela, czasem z szafy. I wtedy miał podobnie mieszane uczucia co do tego, tylko nie wymiotował. I tu pojawia się klucz. Jerry mówi, był w moim domu, gdzie trzymam zdjęcia moich rodziców. Nie powiedział, był w domu, gdzie trzymam zdjęcia mojej żony i dzieci. Widział, gdzie trzymam zdjęcia rodziców! Co może świadczyć, że to był dom jego rodziców. I właśnie podobną sytuację mogli wziąć i dostrzec w umyśle kota. Jak wiecie, koty w tym serialu mają różne dziwne upodobania. I na przykład używały martwego ciała swojej właścicielki do swoich celów. Zastanawiając się głębiej, co na myśli mogli mieć twórcy tego serialu, podczas tworzenia tego odcinka dojdziemy do wniosku, że ten kot musi mieć jakieś głębsze dno. Gdyż pomyślcie, jaki sens ma wstawianie gadającego kota do odcinka o Dungeons and Dragons? No za bardzo żadnego nie ma. A jak wiemy, Justin Roiland już przy samej współpracy podczas tworzenia kreskówki Wodogrzmoty Małe ukrył tam masę easter eggów i ciekawostek nawiązujących do Ricka i Mortiego, co to nawet nie był jego serial, tylko jego przyjaciela. To w serialu, którego jest on twórcą, on po prostu musiał zostawić masę easter eggów i teorii spiskowych dla swoich fanów. A może cel pojawienia się kota w odcinku został zdradzony na samym początku tego odcinka? Czyli nie zadawaj pytań, tylko się baw. Masz przecież gadającego kota. Możesz raz przestać zadawać pytania i zacząć żyć pełnią życia. Wow. Okej. Ale jest jedna rzecz, która zaprzecza tej teorii. Może raczej nie rzecz, a człowiek. A jest nim Rick i jego założenie. Że przecież zadawanie pytań i dobra zabawa sobie nie przeszkadzają. Założenie, że nie mogę jednocześnie zadawać pytań i się bawić, jest aroganckie. Czy to nie brzmi protekcjonalnie, Jerry? Tak.
Teraz popatrzmy na tok myślenia kota. Uważasz, że zadawanie zbędnych pytań tylko przeszkadza w zabawie, ale kiedy ludzie już na niego nie zwracają uwagi, sam zaczyna zadawać pytania. Przez co został wyrzucony z jachtu na Florydzie. Nie, nikt mnie nie pyta, dlaczego gadam. Gadający kot. Gadam to gadam, po co drążyć. Fajnie się gadało. Bez powodu. Zadaję zbyt wiele pytań, prawda? Oj, ironia. W tym momencie możemy dostrzec wiadomość kierowaną do fanów teorii Ricka i Mortiego, żeby przestać zadawać pytania i po prostu bawić się serialem. Ale wracając do serialu, wiemy, że Rick jest szczęśliwy, gdy zna odpowiedź na nurtujące go pytania, lecz on nie poznał jeszcze odpowiedzi, dlaczego ten kot mówi. I póki co się tego nie dowiemy, gdyż jest to wyraźna furtka do odcinka, który nam kiedyś coś więcej powie na temat planów i działań owego kota. W tym momencie zostają tylko dwie opcje. Pierwsza, że zostanie odcinek zrealizowany w stylu komediowym i obrzydliwym. Na przykład armada kosmicznych kotów przylatuje na Ziemię, żeby zrobić w każdym możliwym miejscu kupę. Lub druga opcja, która jest bardziej w stylu horrorowym, ukryte zagrożenie, którego nikt się nie spodziewał, gdyż widzieliśmy tylko reakcję postaci na to, co widziały w jego umyśle, a jak wiemy z horrorów, najlepsze zagrożenie i najłatwiej jest też przestraszyć widza czymś, czego nie widzimy. Jak wiemy, serial Rick i Morty jest serialem otwartym, dlatego może się tam zdarzyć naprawdę wszystko. A więc, drodzy moi widzowie, jak pewnie wiecie, Adult Swim wypuścił dwie animacje, nawiązujące do japońskiej kultury, przedstawiające właśnie Ricka i Mortiego. I tu się pojawia nasza dzisiejsza teoria, mówiąca, że Rick to jest tak naprawdę Morty. I to faktycznie zostało potwierdzone. Rozsiądźcie się wygodnie, zostawcie tutaj koniecznie łapeczkę w górę oraz subskrypcję i zapraszam Was do naszej szalonej teorii. Zacznijmy od tego, że osoby odpowiedzialne za tworzenie Ricka i Mortiego wypuściły dwie oddzielne animacje, właśnie nawiązujące do naszej kreskówki. Jest to Rick and Morty vs. Genociders oraz Samurai and Shogun, obydwie w języku japońskim i z angielskimi napisami. Normalnie bym to potraktował jako typowy zabieg marketingowy, kreskówki, ale sądzę, że te obie animacje są ważne, jeśli chodzi o świat Ricka i Mortiego. Jednakże my się bardziej skupimy na tej nowszej animacji, gdyż ta animacja pokazuje nam ciekawą relację, jaka zachodzi między Evil Mortym a Rickiem. W tej krótkiej, bo zaledwie 8-minutowej animacji dowiadujemy się naprawdę niesamowicie dużo na temat Evil Mortiego. Jednakże nim przejdziemy do tej animacji, wróćmy jeszcze na krótki moment do animacji, która pojawiła się jako pierwsza, na początku marca 2020 roku, w której widzimy innego Ricka z innego wymiaru, który poszukuje Ricka WTM-72. Ogólnie cała animacja jest naprawdę mega fajnie przedstawiona i w zasadzie jest mega krwawa. Moim zdaniem całkiem spoko oddaje wygląd starych japońskich filmów o samurajach. Jednakże to właśnie Rick and Morty vs. Genociders okazuje się być dużo ważniejszy dla naszej teorii. Czy Rick to tak naprawdę Morty? To ta właśnie animacja mówi nam, że oglądamy przygodę Ricka C-137. Natomiast pierwsza animacja pokazuje nam różnych Ricków z różnych światów, którzy kategorycznie różnią się od tych, których przychodzi nam zobaczyć w głównym uniwersum Ricka i Mortiego. Te odcinki są rysowane całkiem inną kreską i cała ich animacja odstaje od tych dotychczas nam znanych animacji, które możemy zobaczyć na Netflixie czy innych portalach streamingowych. Pomimo tego faktu, że owe odcinki są narysowane inaczej, to wiemy, że przedstawiają historię Ricka C-137. Po paru poprzednich odcinkach z teorii wiem, że muszę Wam wyjaśnić, co tu się dokładnie dzieje w tym odcinku, gdyż nie do końca wszyscy ogarniają, co tutaj dokładnie zaszło. A więc, cały odcinek zaczyna się od Mortiego w Cytadeli Ricków i miejsce tego odcinka na linii czasu znajduje się zaraz po wydarzeniach z trzeciego sezonu, gdyż wszystkie osoby znajdujące się tam są pod kontrolą Evil Mortiego, który jak wiecie wygrał wybory. Jest więcej dowodów, że to jest Evil Morty, ale do tego dojdziemy za chwilę. A więc następnie widzimy Mortiego, który się martwi o Ricka, na którego poluje grupa Genocidersów, którzy przybyli do Tokio, by go odnaleźć. Chwilę później widzimy, że ludzie w Tokio zaczynają znikać. I tu można wnioskować, że to jest plan Genocidersów, by zniszczyć życie poprzez zmienienie ludzkich wspomnień.
Kolejna scena, która została nam ukazana, to Rick, który wyjaśnia Mortiemu, że to co wiemy jest za proste dla państwa utworzonego przez konsensus ludzki. I tu z tego co zrozumiałem chodzi o to, że jeżeli człowiek w swojej pamięci gromadzi dobre i złe wspomnienia, pozwala to mu podejmować odpowiednie działania w przyszłości. Ale jeżeli człowiekowi odbierze się wszystkie wspomnienia, to taka osoba nie ma pojęcia co się dzieje, kim jest, ani nie ma pojęcia gdzie jest. Po czym widzimy Mortiego, który poszedł do ostatniego miejsca, jakie pamiętał, a było to Tokio, a dokładnie Shujiku Kabicho. I taka ciekawostka, to miejsce faktycznie istnieje. Owe miejsce jest bardzo żywym miejscem po zmroku, ma pełno klubów, barów i ogólnie jest to mega imprezowe miejsce. Moim zdaniem to brzmi bardzo dobrze jak na miejsce, w którym mógłby się ukryć Rick. Więc nie powinno nas zaskoczyć ten fakt, że Morty odnalazł właśnie Ricka w owym miejscu. Chwilę później widzimy Mortiego, który otrzymuje niebieski płyn od Ricka, który mówi mu pewnego razu, kiedy on już zniknie, weź to, a to sprawi, że staniesz się Rip Van Winkle. A to jest nawiązanie do opowiadania napisanego przez Waszyngtona w 1819 roku, którego główna postać budzi się po 20 latach w niepodległych Stanach Zjednoczonych. Więc możemy tu tylko wnioskować, że ten magiczny napój, który otrzymał Morty, ma sprawić, że się on przebudzi i będzie żyć w kompletnie innym świecie. A jeżeli posłuchacie tego w oryginalnym japońskim dialogu, usłyszycie Urashima Taro. A jest to postać ze starojapońskiego folkloru, którego główną postacią jest wędkarz, który opuścił dom, by przeżywać przygody, które zajęły mu równe 100 lat. Jest to warte zapamiętania, gdyż zaraz do tego wrócimy. W każdym bądź razie Rick wyjaśnia nam, że owa mikstura została stworzona z wydzieliny mózgu z kosmitów z sezonu drugiego. Jeżeli ktoś nie pamięta, co robili owi obcy, to reprodukowali się poprzez dodawanie kolejnej osoby do wspomnień, osoby, na której aktualnie żerowały. Ważną rzeczą tutaj jest ta niebieska właśnie mikstura, która ma zacząć robić to, co robili obcy, czyli reprodukować wspomnienia. I owy Morty, który kompletnie nic nie pamięta, ma zacząć sobie wszystko przypominać. Następnie Rick opuszcza Mortiego, by walczyć z Genosidersami. Po stoczonej niesamowitej walce widzimy, że z głównodowodzącego Genosidersa wyskakuje mały elektroniczny przedmiot, który pozwala owym Rickiem sterować, a osoba, która nim sterowała, to był Evil Morty w Cytadeli. Co to nas doprowadza do odcinka z Evil i Rickiem, który również był robotem stworzonym przez Evil Mortiego. I tu nawet pojawia się taki sam mechanizm, który również był za jego okiem. I w obydwu przypadkach po śmierci Roboricków Evil Morty niszczy kontroler swoją stopą. Obydwa modele, które powstały, zostały stworzone przez Evil Mortiego do złapania Mortiego Ricka C-137, żeby wyciągnąć z niego miejsce, w którym ukrywa się aktualny Rick. Pomimo tego, że zespół zabójców został zniszczony przez Ricka, to wypełnili oni swoje zadanie. Ujawnili Evil Mortiemu, gdzie aktualnie Rick się znajduje, a więc jego misja się powiodła. Gdy Evil Morty opuszcza pokój kontrolny, nagle za nim pojawia się Rick, który znika po chwili. Więc była to tylko prawdopodobnie Evil Mortiego halucynacja, albo zastanówmy się nad tym chwilę mocniej. Po walce widzimy ujęcie, w którym widać część budynku, w bańce, a tam widzimy od tyłu pewną postać i słyszymy w radiu Jerego. Po czym bierze on piersiówkę, ale odkłada już zamiast niej pustą butelkę po owym płynie, który ma przywrócić pamięć, którą Rick dał właśnie Mortiemu chwilę wcześniej w odcinku. I tu pojawiają się dwie prawdopodobne interpretacje naszej teorii. Pierwsza z nich mówi, że po tym jak Rick skończył walczyć z zabójcami, Morty wziął niebieską fiolkę wspomnień, która spowodowała, że ów Morty nie przypomniał sobie wspomnień, a przemienił się w Ricka, po to by posiąść wszystkie umiejętności dziadka i odbudować Japonię po walce. I przeniosło go to 14 lat w tył do momentu, kiedy Morty się urodził. A jak wiecie, Rick ma mnóstwo zawsze rozwiązań na każdy problem. Tylko w tym otóż przypadku to by spowodowało, że ów czasoprzestrzeń by się załamała. I co 14 lat to samo wydarzenie powtarzało się. Ale to jest bardzo możliwe, gdyż Rick jak i jego twórcy mówią bardzo często o podróżach w czasie. Ta historia miałaby przedstawiać Mortiego jako Urashima Taro. I tu wracamy do historii o naszym wędkarzu, która opowiada o tym, że ów wędkarz uratował żółwia, który w nagrodę zabrał go do smoczego pałacu, w którym poznał księżniczkę Otomeję i spędził u niej kilka dni. Po jakimś czasie chciał wrócić on do domu,
Wówczas księżniczka podarowała mu magiczne pudełko, które miało go chronić, ale nie mógł go otwierać. Taro niestety nie wrócił tak szybko do domu jak chciał, gdyż zajęło mu to aż 100 lat i wszystko co pamiętał i wszystkie osoby, które znał, nagle zniknęły. I kiedy otworzył to pudełko, pojawił się z powrotem w swojej rodzimej wiosce, ale już jako bardzo stara osoba. I właśnie tutaj ten napój ma wzorować owe pudełko, które sprawiło, że po jego wypiciu Morty przemienił się w starszego pana, czyli w swojego dziadka. Trochę inną interpretacją może być to, że owa mikstura nie przemieniła Mortiego od razu w dziadka, a przyspieszyła jego proces starzenia oraz zwiększyła jego poziom inteligencji. Natomiast kolejna mówi nam, że jak wiemy, Morty przeżył walkę, którą stoczył dziadek. I bardzo prawdopodobne jest to, że wypijając fiolkę uzyskał wspomnienia jego dziadka. Jednakże on sam od razu się nie zestarzał, tylko przeżył każdy rok życia jak normalny człowiek, tylko z pamięcią i inteligencją dziadka. Teoria, że Morty to dziadek albo że Rick to starsza wersja Mortiego, jest trochę dziwną teorią, ale bardzo możliwą. Jednakże ta teoria jest wspierana przez jedną scenę w całym tym odcinku. Chodzi tu o scenę przez moment, gdzie kamera nam ukazuje twarze Ricka na twarzy Mortiego. Jak dla mnie to jest jasny znak od animatorów kreskówki, którzy nam mówią, że te dwie osobne postacie są tak naprawdę jedną i tą samą. Kolejnym potwierdzeniem tej teorii jest powrót do Cytadeli, gdzie widzimy klasę Mortich uczonych przez Ricka, lub tudzież starszą wersję Mortiego. Jednakże również widzimy w tej klasie głupią wersję Ricka, który uczy się z Mortimi, co może oznaczać, że któryś Morty był tak mało inteligentny, że spędził całe swoje życie w szkole, gdyż nie mógł jej ukończyć, przez co się zestarzał i wygląda jak Rick. Ale zostaje jeszcze nam ostatnia rzecz, mianowicie halucynacja Evil Mortiego, która śmieje się z niego, że jest on beznadziejny. I to nam pokazuje, że to jest oryginalny Morty oryginalnego Ricka C-137. Gdyż to właśnie on, poprzez połknięcie owej fiolki, ma zapis pamięci Ricka. I to on jest tak inteligentny jak Rick, i to on właśnie z tęsknoty i zarówno z chęci udowodnienia dziadkowi, jaki on jest dobry, tworzy robotyczne kopie dziadka. Teoria sama w sobie trochę mocno zagmatwana, ale mam nadzieję, że Wam się spodobała. Zostawcie tutaj koniecznie łapeczkę w górę, subskrypcję i zapraszam Was na mojego Instagrama. Oraz napiszcie, co Wy sądzicie o owej teorii. Ode mnie to na tyle i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.